Krzysztof Buczkowski po raz drugi w swojej karierze rozstał się z Polonią Bydgoszcz. Tym razem jego nowym pracodawcą została Unia Tarnów. Żużlowiec nie ukrywa, że duży wpływ na jego decyzję miała osoba trenera, Marka Cieślaka. Te sprawy z moim kontraktem potoczyły się troszeczkę innym torem niż to było zakładane jakiś tam czas temu, na początku przynajmniej. I trener Cieślak był takim impulsem, żeby jednak ten Tarnów wybrać i naprawdę myślę, że to wyjdzie nam na i drużynie, i mi na pewno dobre. Z powodu przenosin Buczkowskiego do Tarnowa kibice postanowili oficjalnie pożegnać swojego byłego kapitana. W restauracji na trybunie głównej stadionu przy ulicy Sportowej nie zabrakło pytań do żużlowca, nagród oraz autografów. Ponadto każdy mógł zrobić sobie zdjęcie z zawodnikiem. Lekkoatletyczna rodzina Zawiszy Bydgoszcz spotkała się na wigilii podsumowującej miniony rok. Mimo że był to sezon poolimpijski, czyli teoretycznie czas odpoczynku, zawodnicy klubu odnieśli kolejne sukcesy. Okazało się, że odpoczynek mi służy, poprawiłam rekord życiowy, jestem bardzo zadowolona. Tegoroczny dorobek klubu to 44 medale Mistrzostw Polski. Zawodnicy są już jednak myślami przy kolejnym sezonie, w którym docelową imprezą będą Mistrzostwa Europy. Myślę, możemy troszeczkę w tej europejskiej lekkoatletyce namieszać. A co ważne, mogą namieszać przede wszystkim nasi zawodnicy bydgoszczanie. Wcześniej lekkoatletów czekają starty w hali podczas Mistrzostw Świata, które zostaną zorganizowane w Sopocie. Zbliżające się święta nie dla wszystkich sportowców oznaczają czas pełnego odpoczynku. Szermierze są w pełni sezonu i najbliższe dni będą dla nich tylko krótką przerwą przed kolejnymi zawodami. Szermierka jest takim sportem, który trwa nieustannie przez cały rok. Tutaj przerw nie można się doszukiwać. Tuż przed gwiazdką w Toruniu rozegrano Mistrzostwa Województwa do lat 15 we Florecie. Mimo tego szczególnego okresu do hali budowlanych przyjechali najlepsi zawodnicy z regionu. No jest kilku dobrych, czołowych w Polsce zawodników. Między innymi ja też, mój kolega z klubu i kolega właśnie z Torunia. Rozegrane zawody były dla szermierzy z Kujaw i Pomorza ostatnim sprawdzianem przed Pucharem Polski, który tuż po Nowym Roku odbędzie się w Gdańsku.